Hej, siemanko, cześć i czołem. Pytacie skąd się wziąłem? A ja wam na pewno nie powiem. Ja jestem Royal Go, a wy oglądacie Uncharted kolekcję Nathana Drake'a. Dzisiaj sobie zaczniemy nową serię pod tytułem właśnie Uncharted Fortuna Drake'a. No i będziemy powoli ją przechodzić, aż w końcu dojdziemy do oszustwa Drake'a. Zobaczymy, jak długo nam to zajmie. Mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić i ja, i wy przy tej grze. No podejrzewam, że nie muszę wam za dużo mówić o tej grze. Pamiętam, że grałem w nią, gdy miałem PlayStation 3. No niestety w inne części nie grałem. Grałem tylko w Fortunę Drake'a właśnie. Pośród złodziei i oszustwo Drake'a niestety nie miałem do czynienia, więc teraz na szczęście będę miał okazję. Popykamy sobie, zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Podejrzewam, że większość z was już widziała tą grę. Ale mimo wszystko mam nadzieję, że jeszcze raz będziecie chcieli ją obejrzeć z moim wykonaniem. Bardzo fajnie widzę tutaj wygląda ten interfejs i to wszystko. Oczywiście dźwięk, muzyczka, te pierdoły sobie wyłączymy. Poziom głośności, muzyka. Muzyka raczej nam do szczęścia nie jest potrzebna. Chociaż troszeczkę możemy zostawić. Dialogi, film, efekty dźwiękowe. Dobra. Wyjście audio zostawiamy. No i co? Chyba zaczynamy, nie? Kampania. Jaki poziom trudności? Podejrzewam, że normalny nam wystarczy. Nie będziemy ani za bardzo się męczyć, ani znowu nie będzie za łatwo. Aczkolwiek wszystko się okaże. Pamiętajcie, że zawsze można zmienić ten poziom trudności. Ach, tak dawno grałem w tą grę. 3 lata temu chyba, czy no, nawet ponad. 3 lata, co ja gadam? 3 lata to jest nic. Jesteśmy właśnie u wybrzeży Panamy, gdzie najprawdopodobniej odkryto trumnę słynnego odkrywcy Sir Francisa Drake'a, złożoną do morza ponad 400 lat temu. Jesteś pewien, że chcesz zbrukać szczątki swojego przodka tym czymś? Zbrukać, dobre. Czyli co, wierzysz mi? Cóż, poszperałam w źródłach i wygląda na to, że Francis Drake nie miał dzieci. Źródła mogą się mylić. Na przykład nie da się zbrukać pustej trumny. Co tu jest grane? No powiem wam, że jak na tak starą grę, no to wygląda ona dobrze zremasterowana. Chyba nawet lepiej niż The Last of Us. Nawet śmiem twierdzić, że na pewno tak jest. Elmo. Co to? No, pokaż. Nie, wykluczone. Mowa była o trumnie. I już. Przypominam wam, że gra wyszła w 2007 roku. 19 listopada była światowa data premiery. Przypominam, że podpisałeś umowę, Drake. Mam prawo to wszystko zobaczyć, wiesz? Przez chwilę nie mów nic. Sally? Mamy problem. Śpiesz się. Dobra, dobra. Co tu się dzieje? Piraci. Piraci? Tak. Tacy współcześni. Nie biorą więźniów. No, przynajmniej mężczyzn. Zaraz, czekaj. O czym ty mówisz? Oha. Nie powinniśmy No to wezwać mamy policji. kłopoty. No, świetny pomysł. Oczywiście, gdybyśmy mieli kwity. Nabycie tutaj. Co? 997, Jak nie wszystko chcemy jasne. trafić do panamskiej ciupy... To musimy to jakoś załatwić. A co jest gorsze? Widać, nie byłaś nigdy w panamskim więzieniu. Poradzisz sobie z tym? A jak w aparacie, no, celujesz i wciskasz, no, tak? Zuj, dziewczyna. Do dzieła. Dobra. Jak oni nas tu znaleźli? Wow, ale dziwnie. Celowanie 2 i 2 strzelanie. Bardzo dawno nie miałem do czynienia z tą grą, naprawdę. Dobra, główka. Aha, możemy się chować za osłoną, oczywiście. Dokładnie, zamknij dupę. Do roboty. Dobra. Hej.
Ale oberwamy. Udało się. Jakieś przeładowanie, coś? Nie wiem za bardzo, jak tutaj to działa wszystko. Bo trzeba sobie poprzypominać. Co to, to nie? Pyk, pyk, pyk. Dobrze. Dosyć dziwnie to wyglądało, szczerze mówiąc. Aha, dobra. R1 przeładowujemy. Nie, nie, nie. To wam się nie uda. Gdzie są? Wow. To było dobre. Oj. Śmiesznie to wygląda, tak jakby go obmacywał, albo coś w tym stylu. No tak, powiem wam, że nie za realistycznie. Główka. I kolejna. No nie wiem, czy nie będziemy musieli sobie zwiększyć poziomu trudności, szczerze mówiąc. Bo jak na razie jakoś dajemy radę, na szczęście. Oj tak, chowamy się. I po co mu ta wyrzutka? Panie! Ja to naprawdę! Uła! To bolało. Jeśli tutaj strzałka w górę było. A jest sali. Przyleciał nasz przyjaciel kochany. Ale myślę, że jemu niestety nic nie zrobimy. Au, au! Dobry jest. Szybko! Bo nie zdążycie! No dawaj! Leć! Tylko się nie utop! Wystarczy zostawić się na minutę samego! Panowałem nad sytuacją, póki nie wysadzili statku. Żyjesz? Bez chyba. Kazetki się nie obejdzie. Chyba żyje. Przecież to nasza piękna i utalentowana Elena Fischer. Pierwsza planowy pochlebca. Nie, wolę trzymać się na uboczu. Wiktor Salion. Ach, już miałem, że miałem nadzieję, że przywitają z tym cygarem w mordzie. Naznaczy ją. Zabierajmy się stąd, zanim wezmą posiłki. Wiecie co? Może zrobimy sobie tak, że po prostu włączymy napisy. Myślę, że napisy również się przydadzą. Francisa. Czyli znalazłeś trumnę? Chwilunia, czy to jest to, co myślę? No, dziennik Drake'a. Sfingował śmierć, jak przypuszczałem, Sally. Szukał czegoś ważnego. Tak, zachowajmy to lepiej dla siebie. To chyba należy do pana. Chętnie zajrzałabym do tego dziennika, panie Drake. Ale nie zajrzysz. Ty mendo. Same kłopoty przez nią mamy. Słuchaj, gdy Drake wpłynął na Pacyfik, wziął Hiszpanów z zaskoczenia. Przejął ich statki, mapy, listy, rozumiesz, dzienniki, a wszystko, wyobraź sobie, spisał w tej książeczce. Aha, czyli... Ale jak wrócił do Anglii, królowa Elżbieta skonfiskowała mapy i dzienniki łącznie z tym i kazała całej załodze milczeć. Aha, a więc? Drake coś odkrył w czasie tej wyprawy, Sally. Coś tak sekretnego i cennego, że nie mogło wyjść na jaw. Dobra, Nate, daruj sobie tę pasjonującą historię i gadaj po prostu, o co chodzi. A ty od razu byś chciał do sedna. Musisz mieć niezłe branie. Żadna nie narzekała. No dobra, przejdę do rzeczy dla ciebie. No? To cholerne Eldorado. No, szukał nie byle czego. Napisał więcej? No, nagle cię to interesuje. Tak. Niestety, przykro mi bardzo. Brak ostatniej strony. Mówię ci, Sally. To jest to. Nasza wielka szansa. Tak. Ale mamy tutaj mały problem. Tak, mówię, przecież wybuchła. Na dnie. Nie, przecież pokryje to polisa, tak?
Kamera przetrwała, nie martw się o nią. Jest na chodzie. No co ty, potrafi o siebie zadbać. Sam widziałem. Dobrze, idź i powiedz jej, jak chcesz, że właśnie znaleźliśmy złote miasto. Wszystko wypaplę swojemu producentowi. Daj spokój. Nate, ufasz mi? Powiedzmy. No, bo pewnie będziemy się ścigać o ten skarb z połową świata, jeśli jej nie pogonimy. I to teraz. Gentleman z ciebie, Sally. Wiem. Przykro mi. Zrozumie. Nie, nie obchodzi mnie przekroczony budżet, nie. Zrozum, to może być, czy ja wiem, największy news roku. Hej. No, i chyba nie, będzie. Wcale im nie ufam, okej? Okay? Dlatego musimy działać. Przyśnij operatora, a obiecuję, że... Ulicowa. Suka. Hej! Mogłam to przewidzieć. No i zrobiliśmy ją w bambuko. Czas najwyższy. O, czekaj. Zwolnij, młody. Za stary się na to robię. Ale na tę barmankę w Limie nie byłeś za stary, co? No powiem wam, że to było coś innego. Dosyć tak tutaj ładne jest. Na pleju trójce o wiele gorzej to wyglądało. Weź się w ładnie to wszystko światło. Wypełnione jest. Zaraz będziemy na miejscu. Dużo tej zieleni, że tak powiem. No ale myślę, że w czwórce będzie o wiele lepiej. No, raczej nie będzie porównania żadnego. Ale tak czy siak ładnie chłopaki się postarali. Naprawdę moje gratulacje. Ale zanim się połapał, byłem już dawno. Nej, czy ty mnie w ogóle słuchasz? Spijam każde słowo. Po co ja się tu widzę? A tak, żebyśmy mieli sobie posłuchać czego, nie? Żebyśmy się nie zanudzili. Naprawdę wierzysz, że Francis Drake się tu tarabani? Taki szmat drogi od Anglii? Dosyć sztywniutko biega ten nasz Nate. Nathan. Pierwszej miłości jest Nathan. Nie wiem, czy oglądacie. Mi się czasem zdarzy. Nie rozumiem. GPS mówi, że to tutaj. Może źle odczytałeś pozycję. Pokaż to. Nie, to tutaj. Tu niczego nie ma, Ney. Dla mnie to cholerna ślepa uliczka. Ochłoń, Sally. Spokojnie. Rozejrzyjmy się. Tak. Podobno mamy tutaj coś znaleźć. Aczkolwiek, czy my coś tu znajdziemy? Nie wiem. Nie wydaje mi się. Jak na pierwszy rzut oka niestety nic nie widać. Aha. Musimy lecieć dalej. O, jakie piękne ptaszki. No, to mi się podoba. On biegnie, jakby był pijany. Nie, starszy. Zobaczcie. I to jakieś 2000 lat. Pijany albo kulawy. Dobra, podejrzewam, że musimy się tu wbić. A nawet na pewno. Ekstra. Jeszcze nie. Tak, tak. Dopiero co się biłem, już mam. Ty głąbie. Patrz pod nogi. Może byś tak mi pomógł, a nie każesz mi, rozkazujesz i tak dalej. Ta nawierzchnia wygląda podejrzanie. Że która niby? Aha! Zaraz będzie bum! Brzmi głucho. Musimy się jakoś przebić. Spoko, mogę skoczyć. tamten kamień musimy zepchnąć, tak mi się przynajmniej wydaje. Aha, kółeczkiem musimy się posługiwać. Ach, stare dobre czasy. Jak dawno nie grałem w tego Uncharted'a. Naprawdę brakowało mi tego. To był naprawdę dobry wybór, jeżeli chodzi o kolekcję Nathana. Dobry.
Ja to bym nie dał rady chyba. Nieźle, młody. Najlepiej, a nie nieźle. Co ty? Inaczej nie umiem. O, ja jestem nietoperek. Hopsa. No już raczej powrotu nie mamy. Raczej na pewno. Chociaż jedna osoba może jeszcze by wróciła jakoś. Cieplutko i przytulnie, co? Nie tego się spodziewałeś, co? Tak. I gdzie to przeklęte złoto? A pewnie zrabowano je wieki temu. Wredny cholerny Angol. Nie, to nie Drake. Zobacz na to. Hiszpanie dotarli tu przed nim. Odbiło ci Sally? Nate, nie interesuje mnie cynowy szmelc. Siedzę po uszy w długach. Liczyłem na tę akcję. Szalało się po knajpach w Limie, co? Zgadłeś. Jeszcze kilka złych interesów. Zawsze ci mówiłem, żebyś unikał złych ludzi. I złych kobiet. Tak? I kto to mówi? Co masz na myśli? Reporterka. Widziałem, jak na nią patrzyłeś. Elena? Proszę cię. Pogrzebałem swoje szanse, jak zwialiśmy jej z przystani. Wojna, miłość, jedna bajka. No. A co, jeżeli nie można ich odróżnić? Wtedy, brachu, dopiero masz przechlapane. Ci Hiszpanie zostawili dużo fantów. No może coś tam zostawili, aczkolwiek podejrzewam, że dla nas nic. Ostrożnie, Dave. Zaraz się okaże. Byś spadał. To co, lecimy w dół? Wiem, widzę. Nie, no raczej nie. Ale skakać też nie powinniśmy. Coś musimy zestrzelić. Dobrze, nie ma problemu. Dobry pomysł. A jak? Pomysłowe chłopaczyny z nas. Dobrze. Co tym razem? Aha, musimy się tutaj pozmagać troszeczkę z trójkącikiem. Z trójkącika polecieć. Nie. Za słabi jesteśmy chyba. O, widzieliście to? Chłopaczyna się troszeczkę zwiesił. Dobra, dzięki. Ja przytrzymam, a ty podłóż coś z drugiej strony. Jasne, robi się. Może się uda. Dobra, puść. Powinno wytrzymać. Jeb! Szybko, dobry wózeczek. Ale zaraz, jebucznie? W morze napalęło. Może znajdziemy inne wejście. Może. Wygląda znajomo. Drake, no właśnie. Wspominał o tym w dzienniku. Chyba dzisiaj mi to się to śniło. Aha. Tak jest. Przypomina dawną lampę albo kaganek. Spróbuj to zapalić. Co, nagle moje cygaro okazało się przydatne, tak? Nie, no ziomuś zawsze jest przydatny, co ty? Przecież ja nigdy nic nie powiedziałem złego na jego temat. O, patrzcie, jak ładnie. No i z tego co pamiętam, powinno tutaj się coś wydarzyć konkretnego, ale jak na razie nic się nie dzieje. Niedobrze. Musisz oczyścić to rumowisko. Aha. Tylko jak? Może powinniśmy strzelić? Tak? Nie, tak, udało się. Jest. Jesteśmy debeściaki. Co? Jajco, jak nie wiesz co. Kurna, trzeba go kulturby troszkę nauczyć, nie? No. Nate? Może 30 lat temu bym wlazł na tę ścianę? Uuuu.
Nate, ratunku! Dobra, walić go. Lecimy dalej. Niestety nie udało nam się poprzednio, ale tym razem się uda. Chyba. O, wszystkie nam uciekają. No i co? Gdzie tym razem? Aha, w dół. Dobra. Robi się, panie. No i co? Podejrzewam, że tam musimy lecieć. Aha. I teraz jakby to zajarać? Za rumowiskiem chyba jest drabina. Mówisz? Dzięki za info, ziomuś. Tylko gdzie? Bo jak na razie jej nie widzę. Widzicie ją? Nie wiem. Chyba jestem głupi. Cholera. Może tam gdzieś? A, no dobra. Czyli kolejne boom. Pięknie. Lepiej być nie mogło. O, cwaniaczek. Stary. Nie będę mówił co. Tup, tup, tup. Jak ładnie sztywno się porusza. Sztywniaczek. Na sztywno wjeżdża tutaj. Chodźmy. Chodźmy wszyscy do stajenki. Dobry jest, ale przepraszam bardzo, z tego co wiem, to on miał cygarem się posługiwać, a nie zapałkami. Coś nas tutaj okłamuje, chłopaczyna. Dobra, mam nadzieję, że tutaj nic nas nie zaskoczy. Dobra, jak na razie spokój. Na szczęście nic nas nie zaatakowało. Żaden olbrzym. Aj, chciałem tak ładnie sobie zeskoczyć panterką. Widzieliście, co mu się stało? Zaczął się kręcić w kółko. Strasznie głupiego mamy tego kompana. Co ty o tym sądzisz? Czekaj, znam te symbole. Tak, znasz. Nagle ci się wszystko przypomina, co? Kolejność tych znaków jest istotna. Dobrze, czyli najpierw mamy taki dziwoląg na górze, jasne. Tylko poczekajcie. No i co w związku z tym? Jak na razie nic się ciekawego nie wydarzyło. No dobra, no jest jeden. Dwójka, trójka, czwórka. No i co? Nic się jakoś nie dzieje. A, może my musimy się tam na górę wbić jakoś? Chyba na pewno. Tak. Dobra. No, coś tam się dzieje. Magia! Dobra. Teraz chyba ta... Aj! Chyba troszkę zjebawszy, a raczej na pewno. Dobra. Rewelacyjnie, lecimy dalej. Tup, tup. Tylko to chyba nie jest numer 2. Tak, mieliśmy rację. To niestety nie to. Dobra, w takim razie, gdzie jest następny? Podejrzewam, że tutaj. Aj! Nigdy tego właśnie nie lubiłem. Zawsze się tak to wszystko waliło i ciężko było przeskoczyć na drugą stronę. Dobrze, jest nasz pacjent. Wow! Normalnie efekty specjalne. Dobra, i teraz tam wracamy. Pyk. I teraz został nam tylko ostatni, czwarty
Mam nadzieję, że nie będzie żadnego problemu, żeby tam się dostać. Tak, chyba po tej stronie, jak sobie pójdziemy, to będzie git. Nie wiem, czy będzie w stanie przeskoczyć, ale co to dla Natanka naszego, nie? A jak? Mówiłem? On jest niepokonany. Twardą dupę ma, twardą. To co? Skaczemy na główkę? Oj tak. Widzę, że z boku jest droga. Powiem wam, że... Poczekaj, zejdę tam. Mało brakowało. Ostrożnie. Już myślałem, że spadniemy. Dobra. Tak. I tutaj po tych pięknych schodkach. O ile w ogóle. Tylko uważaj pod nogi. O Boże, nie! Fuck the shit. Po raz kolejny nam się nie udało. Aha, to wystarczyło tak zrobić. No dobra. Teraz już rozumiem. No i gdzie tym razem? Żeby nie było, że znowu padniemy. Dobra, udało się. Oj. Bardzo dziwne to jest. Mam nadzieję, że nikt nam tutaj krzywdy nie zrobi. Jak się spina chłopaczyna. O, jest i wodzianka, elegancko. Widzicie? Tak właśnie się działa w tych czasach. Wszystko, wszędzie i tak dalej, i tak dalej. Zawsze jest jakieś rozwiązanie. To co, skaczemy? No chyba skaczemy. Skoczył? Czy nie? Nie, chyba nie skoczył. Myślałem, że tamten skoczył, a jednak nie. Oj, strasznie się ociąga z tym pływaniem. Dobra, spinaj się, chłopaku. Jestem kompletnie przemoczony. Co ty nie powiesz? Kurde, no nie spodziewałem się. Powiem ci, że zaskoczyłeś mnie. Jak można wejść do wody i być przemoczonym, nie? Niczym niemożliwe. Mission Impossible, normalnie. Dobra, jestem po drugiej stronie. Ekstra. Jestem z ciebie dumny. Nie wiem, co to było. To chyba było slow motion jakieś. Dobra. Pyk. Elegancko. Jest nasz koleżka, czy nie? Jest. Już myślałem, że będzie skakał z nami, a jednak nie. Dobra, przeładujemy sobie. Myślę, że na pewno nam się przyda to. Tak, żeby nas nic nie zaskoczyło. No i co? Cooperation. Dobra. Jak najbardziej. Zawsze jestem otwarty na takie propozycje. O, pamiętam ten motyw. Bardzo bezpieczne. Wszystko skrzypi. O. Co? Długa. Uła. Bardzo się wygodnie się tak biegnie, jak ma być szczery. Ale dobra, udało się na szczęście. O! Udało mi się! Temu to dobrze, co? Jestem cały! Dobra, lecimy dalej. No, w końcu gdzieś dotarliśmy. Czas najwyższy, no ile można. A gdzie ty patrzysz, kolego? No i co? O rany. Świątynię wzniesiono wokół tego... Wokół czego? Posągu. Złotego posągu. Dodajmy, że przeolbrzymiego. Spójrz tu. Ci ludzie chyba modlą się do tego. O ile to są ludzie. No jasne. Eldorado. Złoty człowiek. Sali, to nie było złote miasto, tylko to złoty bożek. Rany.
Ty wiesz, ile mógłby być teraz warty? Zobacz tu, ślady. Pewnie użyli belek do transportu. Spóźniliśmy się 400 lat. Trop się urywa. Tak wygląda. A niech to szlak. I jak zwykle pod górkę. Chyba, że co? Pójdziemy po śladę. Oj, no nie wiem. Chyba bym się nie podjął tego. No dobra, teraz podejmuję się pożegnania się z wami. No niestety odcineczek dobiegł już końca. Mam nadzieję, że wam się podobał i mam nadzieję, że znajdą się tacy, którzy będą chcieli obejrzeć właśnie kolekcję Natana z moim udziałem, że tak powiem. A więc tak jak mówiłem, no będę się z wami żegnał. Jeżeli odcineczek wam się podobał, to dajcie łapkę w górę. Jeżeli mój kanał również wam się podoba, to też dajcie subskrypcję. No i co więcej mogę powiedzieć? Trzymajcie się, siemanko.